druga księga królewska, 17 rozdział i od wersetu 24 będę czytał. Potem król asyryjski sprowadził lud z Babilonu i z Kuty, i z Awwy, i z Hamatu, i z Sefraim i osadził ich w miastach Samarii w miejsce synów izraelskich. A oni objęli w posiadanie Samarię i zamieszkali w jej miastach. A gdy zaczęli tam mieszkać, a nie bali się Pana, posłał Pan na nich lwy, które ich zabijały. I powiedziano o tym królowi asyryjskiemu, mówiąc: narody, które przesiedliłeś i osadziłeś ich w miastach Samarii, nie znają zwyczaju oddawania czci Bogu tej ziemi. Toteż zesłał na nich lwy, a one zabijają ich, gdyż nie znają zwyczaju oddawania czci Bogu tej ziemi. Wtedy król asyryjski rozkazał, mówiąc: zaprowadźcie tam jednego z kapłanów, których stamtąd sprowadziliście, aby poszedł tam i nauczył ich oddawania czci Bogu tej ziemi. Zastanawialiście się, jak się czuł ten kapłan? Mnie to popchnęło do dużych rozmyśleń na ten temat, kim on w ogóle był, jak on się mógł z tym czuć. Gdyby poszli całą rodziną, albo wszyscy kapłani tam poszli, no to może byłoby jakoś prościej, ale ten jeden miał być wysłany do całego narodu, do tych kilku miast, i miał ich nauczyć, jak oddaje się naprawdę Bogu cześć. Nie wiemy, czy był przerażony, zdjęty strachem i myślał: no nie wystarcza mi wiedzy. Ja nie wiem, czy wszystkie zwyczaje pamiętam, czy wszystkie znam, czy wziął ze sobą zwoje, czy gotów był ich nauczyć faktycznego takiego szczerego oddawania Bogu czci, czy pamiętał te wszystkie zwyczaje. A może był to człowiek, który zobaczył w tym wielką szansę i mówi: super, to jest dobra okazja. Był takim, wiecie, ambitnym ewangelistą i mówi: teraz poprowadzę serię wykładów, teraz ich wszystkich przyprowadzę do Boga. Nie wiemy, czy on był raczej konserwatywny i zwracał uwagę bardzo dużo na różnego rodzaju szczegóły, obrzędy, i czy potrafił im pokazać Chrystusa, Boga Jahwe, czy raczej był może liberalny i myślał sobie: dobra, nieważne są te obrzędy, ale pokażę im naprawdę, jak trzeba oddawać Bogu cześć. I rozumiem, że pokazuje pewne skrajności, pewne stereotypy, ale to jest dla mnie ciekawe, gdybyśmy znaleźli się w takiej sytuacji, gdyby ktoś z nas miał pójść do całego narodu i powiedzieć im, jaki jest Bóg, jakiemu oddawać cześć i przekazać im całą teologię. Nie wiem, jak my byśmy się czuli. Żyjemy w czasie, w którym nie jesteśmy sami, nie żyjemy w pojedynkę. Mamy zbory, nawet nie jeden. Ten zbór, kiedy tu przyjeżdżamy, widzimy, że ma naprawdę duży potencjał. Wiele talentów, różnych. I wdzięczny jestem za to Bogu. Ale pomyśleliście kiedyś, a gdybyście byli tylko wy, jako jeden, jako jedna osoba? Słyszałem takie doświadczenie, to było z lat 1860, jeżeli się nie mylę. W tym czasie Kościół Adwentystów nie miał jeszcze żadnej szkoły misyjnej. Doświadczenie to było jednego brata z Afryki, który czytał Biblię. Był, nie pamiętam, ewangelikiem. Nie pamiętam, z jakiego był wyznania, ale czytał Biblię i odkrył, że prawdziwy dzień, który należy święcić, to jest sobota. I jeszcze kilka innych rzeczy odkrył w Biblii. Dzielił się tym w swoim zborze, ale nikt go nie do końca słuchał. Tylko on i sąsiad zaczęli oddawać Bogu cześć w sabat i cieszyli się tym, co odkryli. Ale byli sami, byli tylko we dwójkę. I wciąż mieli wątpliwości, czy oni naprawdę dobrze to rozumieją. Ktoś poradził im, żeby spotkali się z pewnym teologiem. I on wyjechał 3 dni drogi konno, pojechał do tego teologa, przyjechał tam w piątek wieczór, studiowali całą noc i w sobotę ten teolog mu powiedział: słuchaj, wydaje mi się, że masz rację. On zadowolony wraca do domu, spotyka się z tym sąsiadem i mówi: słuchaj,
My mamy rację chyba. Oddajemy Bogu cześć we właściwy sposób. Bóg nam to odkrył. Ale mijały tygodnie, a oni wciąż byli sami. I któregoś razu w sobotę pojechał na swoje rancho, bardzo duże rancho. To był bogaty człowiek, miał sklepy z różnymi przedmiotami do obróbki ziemi i praktycznie miał sieć tych sklepów w tym kraju. I był bardzo bogaty, miał 7 takich potężnych ranch. I nie będę opowiadał całego tego doświadczenia. Pojechał pewnego razu w sobotę, a obok jego działki znaleziono kopalnię złota. I wszyscy ludzie kopali. I zobaczył jednego człowieka, który nie kopał. Siedział przy namiocie i czytał coś. I on do niego podjeżdża i mówi: słuchaj, taka gorączka złota, wszyscy grzebią, ty tu też przyjechałeś i siedzisz, nic nie robisz? On mówi: nie, dzisiaj jest sobota, dzisiaj jest wolny dzień. I mówi: słuchaj, a dlaczego? On mówi: no w Biblii tak jest napisane. A skąd ty to wiesz? Mówi: w Stanach cały ruch jest. I opowiedział mu o kościele adwentystów. I on, jak się o tym dowiedział, tak napisał list do Ellen White i do Jakuba i mówi: słuchaj, przyślijcie misjonarzy, i wysłał im sporo pieniędzy. Ale to był jeszcze czas, kiedy 3 miesiące szedł list w jedną stronę, 3 miesiące z powrotem. I Ellen White odpisała: bracie, cieszymy się, że jest w twoim kraju pewien progres i są ludzie chętni i obdarzył was Bóg pieniędzmi. Dziękujemy za dar, który złożyłeś, ale nie ma jeszcze misjonarzy. Nie ma jeszcze szkoły, nie ma jeszcze nikogo wykształconego, kto mógłby pojechać. Więc on, jak to przeczytał, wysłał z powrotem pieniądze, przyślijcie misjonarzy, i tak wysyłał, aż w końcu dostał list: są, będą wtedy i wtedy w tym porcie. Ale tak sobie myślę, był sam długi czas. Podzielę się pewnymi statystykami. To już są stare statystyki, sięgające 2016-2017 roku. W 2016 roku wyznawców Kościoła Adwentystów było około 20 milionów. Zborów około 82 tysiące, grup 70 tysięcy. Z 2000 roku do 2005 roku zauważono półmilionowy roczny przyrost Kościoła. W 2017 roku chrztów było, w samym roku 2017, 1 350 000, co daje mniej więcej 154 osoby na godzinę. Jeżeli chodzi o misję zdrowia, jest około 200 szpitali, około 150 przychodni, około 330 klinik, około 6 tysięcy szkół podstawowych, około 2,5 tysiąca szkół średnich, około 150 uniwersytetów. I mówimy tutaj o uniwersytetach, szkołach i wszystkich jednostkach kościelnych. W dziedzinie mediów jest 8 międzynarodowych stacji telewizyjnych nadających 24 godziny na dobę. Radio, które swoim zasięgiem Adventist World Radio, około 80% powierzchni ziemi, do około 80% powierzchni ziemi dociera w 77 językach. Jest również wiele prywatnych stacji. I nie chcę tu oddawać wcale żadnego hołdu instytucji, ale za każdą z tą instytucją stoi jakaś szczególna historia, jakieś szczególne doświadczenie, takie, które ewidentnie ktoś mógłby opowiedzieć: tak, Bóg nas błogosławił, żebyśmy ją otwarli. Nawet wierzę, że za tym zborem, kiedy się otwierał, to ten zbór posiada wiele doświadczeń, którymi mógłby się podzielić, jak Bóg działał, żeby ten zbór tutaj powstał. I w naszym życiu osobistym również mamy takie doświadczenia, kiedy widzieliśmy, że Bóg nas prowadził do konkretnego zrozumienia i widzieliśmy Jego łaskę. Kiedy byłem na Ukrainie w sanatorium, nasz dom, jest to prywatne sanatorium, współpracujące z kościołem, którym jest szkoła misyjna, i miałem okazję w tej szkole się uczyć. Opowiedziano nam również kilka doświadczeń, pamiętam kilka z nich, jak ich Bóg prowadził do tego, żeby to sanatorium zostało otwarte. I zaczęło się to głównie od jednego małżeństwa, ale tak naprawdę dwóch małżeństw i kilku osób. Po wybuchu w Czarnobylu była tam również wioska Obichody. Całą tą wioskę po prostu zebrali i chcieli przenieść w zupełnie inny region kraju. I tak zbudowano wioskę Nowe Obichody. Ale wiele ludzi, wiecie, zbudować wioskę nie jest
to nie jest dwa dni, to wymurować sporo domów trzeba było, więc zanim ją wybudowali, wiele osób, które mieszkało w tej wiosce, znalazło sobie miejsce do mieszkania już zupełnie gdzie indziej. I sporo domów było wybudowanych, takich rozpoczętych, niektóre fundamenty, niektóre już postawione mury, zadaszone, po prostu były. I to stało lata. I w pewnym momencie rząd postanowił wyprzedać to. I dom z działką sprzedawali po $120. A to był moment, kiedy ta rodzina była, w szczególności dyrektor tego sanatorium, wtedy już w diecezji pracowała jako koordynator do spraw zdrowia. I marzyli o tym, żeby było sanatorium. I kiedy dowiedzieli się, że w tej wiosce wyprzedają tak tanio domy z działkami, sprzedali swój dom, gabinet dentystyczny i wszystko, co mieli, pojechali na tą wioskę, zaczęli wykupywać te domy, mieszkać w jednym pokoju, kilka rodzin, gotowali, wiecie, na takiej kuchence z marzeniami. Powstanie sanatorium. Do nich dołączyło się wiele młodych osób, które w trakcie jeszcze studiów, wakacje, niektórzy poświęcali cały swój czas, budowali 2 lata, dzień w dzień, po prostu cały czas była budowa. Ale to, co było istotne, to ważna była woda. Czy wystarczy dla sanatorium wody? I znaleźli sponsorów, którzy powiedzieli, na 100 metrów głębokości dajemy pieniędzy. I nic więcej nie było. Więc przyjechała firma, sprawdzili 3 miejsca, są takie, które najlepiej nadają się na kopanie studni, z czego wybrali to jedno. I na 80 metrach dobili do skały. I ten szef tej firmy powiedział, nie ma co dalej kopać. Nasze doświadczenie pokazuje, że to jest żmudna, trudna praca, która rzadko kiedy przynosi jakiś owoc, pozytywny rezultat. Lepiej zajmijmy się pozostałymi tymi 2. Ale oni mówią, ale u nas jest pieniędzy tylko na 20 metrów. A tu miało być najpłycej. I po modlitwach zdecydowali, nie, kopiemy. Bóg przed Mojżeszem otworzył wodę ze skały. I przez wiarę mówią, albo tu będzie i to znaczy, że mamy budować dalej sanatorium, inwestować w to swój czas, wysiłki, albo po prostu z braku pieniędzy prace zostaną przerwane. I na 98 czy 9 metrze, nie jestem pewny, puściła się woda. I zaczęli robić pomiary, wiecie, bo ta woda nie wystarczy, żeby była, jest odpowiednia wydajność, ileś tych kubików na godzinę musi być. I okazało się, że wystarczy im na 3-krotną to, co planowali, więc mają możliwość jeszcze rozbudowy. I tak sobie myślę, nie tylko to sanatorium ma jakieś doświadczenia, w którym widzieli, że Bóg im błogosławi, ale każda placówka, każde miejsce czy każdy człowiek przeżywa coś, kiedy widzi, że Bóg go prowadzi i błogosławi. Otwórzmy Księgę Sędziów. Na 6 rozdziale. Chciałbym, żebyśmy spojrzeli na jeszcze jedną historię. I od 11 wersetu będę czytał o Gedeonie. Księga Sędziów, 6 rozdział, od 11 wersetu. Przyszedł anioł Pana i usiadł pod dębem, który był w Ofra, które należało do Joasza, syna Abiazera, a Gedeon, jego syn, młócił pszenicę w tłoczni winnej, aby ukryć się przed Midianitami. I ukazał mu się anioł Pana i powiedział do niego, Pan z tobą, mężu waleczny. I odpowiedział mu Gedeon, proszę mój Panie, jeśli Pan jest z nami, dlaczego spotkało nas to wszystko? Gdzie są teraz wszystkie jego cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie, mówiąc, czy nie wyprowadził nas Pan z Egiptu, a teraz Pan opuścił nas i wydał nas w ręce Midianitów? Różne są chwile w naszym życiu. I to jest dla mnie interesujące, że z jednej strony możemy dużo opowiadać o tym, jak wiele wspaniałych historii Bóg realizował na tej ziemi. Ale bywają takie momenty, w którym możemy zadać sobie pytanie,
A gdzie jest teraz? A dlaczego to się stało? A dlaczego nie widzę odpowiedzi na moją modlitwę? Dlaczego w moim zborze dzieje się to czy tamto? Możemy znaleźć naprawdę wiele powodów do narzekań. Każda instytucja kościelna, a im bardziej by miała niesamowitą historię powstania, im bardziej takie cudowne i niesamowite cuda by się tam działy, jakbyśmy tam pojechali, to znaleźlibyśmy coś, co należałoby poprawić. Jak jedna osoba by nie mówiła, jak w tym zborze się dobrze czuje, to zawsze się znajdzie taka, która powie, a mnie tamten wkurza, a tamten powiedział coś nie tak, a pastor przynudzał. Zawsze się coś znajdzie. I w różnym stopniu. I różne opinie idą o różnych telewizjach, o różnych sanatoriach, o różnych sklepach. I chociaż niektóre problemy są ważne do uwagi i poprawy, to chciałbym zwrócić uwagę na coś innego. Gedeon to jest człowiek, który słyszał o tym, że Bóg jest mocny, dobry, potężny, umie wszystko i nie może zrozumieć, dlaczego teraz nic się nie dzieje. Pamiętam takie również doświadczenie jednego brata tam z sanatorium. Mówi, był młodym chłopakiem i siedział na nabożeństwie. Słuchał kazania. I tak myśli sobie, ale nuda. I nagle dociera do niego taka myśl, taki głos od Boga. A ty umiałbyś lepiej? No sobie tak pomyślał. A pewnie bym umiał. No to zrób. On się tak poprawił na krześle. Mówi, mam zrobić? I to był moment, kiedy zaczął stawiać pierwsze kroki w swoim kaznodziejstwie. I powiem wam, nie słyszałem lepszych historii dla dzieci, takich jak on opowiada. Nie jest żywiołowy, nie przemawia z charyzmą, ale potrafi z dziećmi złapać taki kontakt. Siedzi naprzeciwko nich i opowiada takie historie, gdzie nawet dorośli słuchają z otwartymi buziami. Jest dobrym mówcą. Dostrzegł problem. I gdyby tylko się skończyło na tym, że było nudno, na jakiejś krytyce, na tylko dostrzeżeniu problemów, to nic by się nie zmieniło. Ale przez to, że on dostrzegł problem i był posłuszny, żeby wejść w ten problem i spróbować naprawić go, przyszło błogosławieństwo. Gedeon widzi problem i nie może go zrozumieć. I mówi, dlaczego tak jest? I przychodzi problem, przychodzi Bóg i mówi, no to idź w tej swojej sile. Jak widzisz problem, rusz. Ciebie użyję. To jest ciekawa lekcja. Nie problem jest, jeżeli widzimy problemy. Problem jest, jeżeli my nic z nimi nie chcemy zrobić, tylko czekamy, aż się ktoś tym zajmie. Tamten najlepiej, on jest za to odpowiedzialny. Albo niech ten się zmieni, niech on sam sobie to rozwiąże. A może spróbujmy coś zrobić? Widzimy jakąś słabość w kościele, w zborze, w diecezji? A może Bóg nas chce użyć do tego, jeśli widzimy, że coś jest nie do końca dobre? 14 werset mówi. Wtedy Pan zwrócił się do niego. Cały ten fragment opisuje, że przyszedł anioł Pana. Często tutaj jest jakby pewien przedstawiciel, anioł jako posłaniec, ale w 14 werset mówi, że to Pan, Jahwe, zwrócił się do niego. Idź z tą twoją siłą. Powołanie zawsze jest od Boga. My możemy rozmawiać z różnymi ludźmi. Różni ludzie mogą nam mówić, słuchaj, ty może byś się nadawał na pastora, na ewangelistę, słuchaj, na starszego zboru, ty może byś zrobił to, może byś zorganizował, może byś nakręcił, może byś powiedział, zaśpiewał. Ludzie to mówią, ale wiecie, za tym wszystkim stoi ktoś, kto naprawdę może powołać. I niezależnie czy to przez osobę, niezależnie czy to przez książkę, przez cokolwiek, przez myśl,
Ale powołanie zawsze jest od Boga i takim być powinno. Powinno być ugruntowane na świadomości: Boże, czy to Ty mnie powołujesz? Niezależnie przez kogo to przekazujesz. I ten fragment to dokładnie zaznacza, że to Pan zwrócił się do niego. Chociaż pewnie rozmawiał z aniołem. Nie to chciałbym tutaj rozważać tak dokładnie. Od wersetu 15. A on mu powiedział: proszę mój Panie, czym wybawię Izraela? Oto moja rodzina jest najbiedniejsza wśród plemion Manasesa, a ja jestem najmłodszy w domu mojego ojca. A Pan powiedział do niego: ponieważ ja będę z tobą, pobijesz Midianitów jak jednego męża. Każdy z nas ma wiele wymówek. Każdy z nas wiele znajdzie powodów do tego, że nie jesteśmy najlepsi, bo nie jesteśmy. Każdy z nas ma swoje wady. Nikt z nas nie zrobi czegoś perfekcyjnie. Dlatego wiele instytucji nie jest doskonałych, bo robią je ludzie. Ale powodem, dla którego możemy coś zrobić, to dlatego, że Pan będzie w tym z nami. I dlatego nie nasze wady czy niedociągnięcia tutaj są istotne w rozważeniu tego, czy powinniśmy coś zrobić, tylko skupić się na tym: Boże, czy naprawdę Ty będziesz ze mną w tym doświadczeniu? Od wersetu 17. A on odpowiedział mu: proszę, jeśli znalazłem łaskę w Twoich oczach, daj mi znak, że to Ty rozmawiasz ze mną. Nie odchodź stąd, proszę, aż przyjdę do Ciebie i przyniosę Ci moją ofiarę i położę ją przed Tobą. I odpowiedział: ja poczekam, aż wrócisz. Pozwólcie, że troszeczkę odejdę od tekstu, bo tutaj jest zwrócona uwaga na ofiarę, ale tak homiletycznie patrząc na tą kwestię, czy gotów jesteś, czy ja jestem gotów ponieść jakąś ofiarę, żeby sprawdzić to, czy Bóg mnie powołuje? Bo my często się nie dowiemy, czy Bóg nas powołuje, jeśli nie spróbujemy. Tak rozmawiając o tym fragmencie z Marianką, przypomniało nam się, Marianka jest dość szczupłą osobą, a w szczególności rączki ma dość cieniutkie. Ale ktoś jej mówił: słuchaj, a może byś chciała być masażystką? No ona od razu pomyślała: no gdzie? Jak? Przecież to trzeba siły. Ale tyle osób mówią: no spróbuj, no chodź, no przyjdź, no spróbuj. I spróbowała. I zrozumiała, że to jest jedna z lepszych metod misyjnych, jakie mogła w życiu próbować do tej pory. Dlatego, że nie umiała nawiązać kontaktu tak z człowiekiem personalnie, tak żeby porozmawiać z nim i sprowadzić jeszcze rozmowę na tematy duchowe, ale w momencie, kiedy człowiek przed nią się kładzie i ona go masuje, to te panie po pewnym czasie, które pozwoliły się dotknąć, u człowieka jest coś takiego, że jak się pozwala dotykać, to pękają pewne bariery, tworzy się pewne zaufanie, tworzy się pewna więź, a po trzecim, po czwartym masażu, a tym bardziej jak to było w sanatorium adwentystycznym, po 3-4 dniach ludzie tak widzieli: ty, tu mnie tak nikt nie agituje, nikt mnie do niczego nie zmusza, nie naciska, nie wkłada do wody, żeby ochrzcić. I ludzie po kilku dniach zadają pytania: słuchaj, a tu wszystko takie jakieś dobre jest, miłe, przyjemne. A co pani to powoduje, że tak jest? I była okazja porozmawiać o Bogu. I Marianka mówi, że nigdy nie rozmawiała z ludźmi tak głęboko na duchowe tematy, jak właśnie podczas masażu. A naucząc się dobrej techniki, nie męczyła się po kilku masażach na dzień. Do mnie również przychodziło wiele osób, mówią: słuchaj, a może byś spróbował być pastorem? Gdzie nie pojechałem do zboru? Na chwilkę odezwałem się na lekcji. To nie to, że ja powiedziałem coś mądrego. Coś po prostu powiedziałem na lekcji, zabrałem uwagę. Podchodzi jakaś siostra czy brat do mnie po nabożeństwie: słuchaj, ty nie chciałbyś być pastorem? Mówię: no już jak mnie nikt nie zna, a podchodzę, mówię: Boże, no może warto spróbować. I ja nie wiem, czy ja będę pastorem. Ale postanowiłem spróbować, postanowiłem podjąć to wyzwanie. I tutaj, kiedy Gedeon spotyka się z tym, on chce być utwierdzony, czy to nie tylko na pewno jest od Boga, znaczy głównie dlatego, że czy to jest od Boga, i on mówi: dobra, ja złożę pewną ofiarę. I co ty mi pokażesz? Myślę, że tutaj wypływa bardzo ważna lekcja dla nas. Podsumowując.
Na każdym z nas tak naprawdę leży wielka odpowiedzialność, tak samo jak na tym kapłanie, który został wysłany do Samarii. Na każdym z nas. Bo jest taki cytat w pismach Ellen White, który mówi: są ludzie, do których my dotrzemy, kiedy inni nie. I nie chodzi tutaj nawet o kontekst zbawienia, bo za zbawienie odpowiedzialny jest Bóg, nie człowiek, ale są ludzie, do których dotrze tylko ktoś z nas, do których inny nie dotrze. To każdy z nas indywidualnie może zanieść ten komfort, te informacje, które wniosą komfort w życie innego człowieka. I nie zrobi tego nikt inny. I z drugiej strony jest Bóg, który potrafi zrobić rzeczy wielkie, choć czasem czujemy się, jakby coś kulało. Ale dostrzeganie rzeczy, które są niedoprecyzowane, które może kuleją, mogą stać się przyczyną do tego, że każdy z nas da z siebie coś więcej, żeby naprawić to. I wszystko to, co robimy razem czy osobno, będzie jeszcze ładniejsze, lepsze, doskonalsze. Każdy rodzaj misji, każda praca zboru może stać się lepsza, jeżeli dostrzegając problemy będziemy nie tylko krytykować, ale spróbować, co ja mogę zrobić w tym kierunku, żeby to poprawić. I również ten fragment zachęca nas do tego: spróbuj. Spróbuj. Jeśli słowo, które dociera do ciebie, jest ode mnie, spróbuj, a ja ci pokażę, co dalej.